Znajdujemy się w pracowni badań czynnościowych dróg oddechowych. W pracowni tej zajmujemy się obiektywnymi badaniami drożności nosa, takimi jak rynometria akustyczna i rynomanometria. Są to badania, które mają na celu diagnostykę upośledzenia drożności nosa, w szczególności odróżnienie przyczyn tej niedrożności, czyli diagnostykę różnicową niedrożności nosa. Metody te służą też do monitorowania leczenia chirurgicznego bądź farmakologicznego lub immunoterapii nierzutów nosa. Pierwsza z omawianych metod, czyli rynometria akustyczna, jest metodą opartą o zasady odbicia dźwięku i wynikiem tego badania jest wykres powierzchni przekroju od odległości. Na wykresie rynometrii akustycznej wyróżniamy charakterystyczne punkty, takie jak punkt I, odpowiadający tak zwanej cieśni nosa, która jest utworzona przez chrząstkę przegrody nosa i chrząstkę skrzydłową większą, oraz punkt C, który odpowiada głowie małżowiny nosowej dolnej. W punkcie C zachodzą największe wahania powierzchni przekroju, zarówno w warunkach fizjologicznych, wówczas są one związane z tak zwanym cyklem nosowym, jak i w warunkach patologicznych, na przykład w alergicznym nieżycie nosa. Natomiast w punkcie I zmiany obrzękowe są na ogół niewielkie, natomiast w tym punkcie jama nosa może być zwężona w takich sytuacjach jak na przykład skrzywienie przegrody nosa. Badanie rynomanometryczne jest badaniem starszym od badania rynometrycznego. Jest badaniem uzupełniającym względem badania rynometrycznego i pokazuje opór dla przepływającego powietrza przez jamy nosa oraz sam przepływ. Badanie, które wykonujemy w pracowni, to jest to rynomanometria aktywna przednia. Badanie wykonuje się dla lewej i prawej jamy nosa osobno. I podobnie jak w przypadku rynometrii akustycznej otrzymujemy dane, które świadczą o drożności nosa. Wynikiem badania rynomanometrycznego jest wykres przepływu odciśnienia. Widzimy wykres dla prawego cyklu oddechowego, dla strony prawej, prawy wdech oraz prawy wydech oraz analogicznie dla strony lewej, lewy wydech i lewy wdech. W dużym uproszczeniu można powiedzieć, że im większe jest nachylenie krzywej rynomanometrycznej do osi poziomej, tym opór nosa dla przepływającego powietrza jest większy. Jest to wynik prawidłowy. Im większe jest nachylenie krzywej rynomanometrycznej, tym drożność nosa jest mniejsza, mówiąc w dużym skrócie. Jestem inżynierem, pracownikiem Politechniki Warszawskiej i współpracuję z zespołem z Akademii Medycznej od wielu lat. Jestem twórcą tej pracowni i w toku mojej współpracy stałem się pełnoprawnym członkiem Europejskiego Komitetu Standaryzacji Metod Oceny Górnych Dróg Oddechowych. Komitet ten zajmuje się ustalaniem standardów i opracowuje dokumenty, które są zaleceniami określającymi sposób wykonywania tych badań. Te standardy są opracowywane na podstawie wkładu poszczególnych współpracujących zespołów i siła głosu danego ośrodka zależy od jakości wykonywanych badań, od koncepcji zespołu i od ilości wykonywanych badań. Poprzez swój głos w Komitecie Standaryzacji możemy nakreślać nowe kierunki zastosowań obu metod. Badanie rynometryczne wykonujemy oddzielnie dla strony prawej i dla strony lewej. Istotne znaczenie ma nałożenie żelu, który zapobiega przeciekowi dźwięku. Podczas badania staramy się przyłożyć nos pacjenta do końcówki na tyle delikatnie, żeby nie odkształcić nozdrzy przednich.
Następnie polecamy pacjentowi, aby wstrzymał na chwilkę oddech i rejestrujemy krzywe pomiarowe. Optymalna ilość pomiarów zgodnie z obowiązującymi zaleceniami to 3 pomiary. Badanie strony lewej. Proszę nie oddychać. W ten sposób uzyskaliśmy 2 krzywe rynometryczne dla strony prawej, krzywa jest oznaczona kolorem czerwonym, oraz dla strony lewej, krzywa oznaczona kolorem niebieskim. Jest to badanie w stanie bez ingerencji, to znaczy bez obkurczenia błony śluzowej. Zasadniczy wkład koncepcyjny do rozwoju obu metod polega na analizie, na zbudowaniu i analizie modeli matematyczno-fizycznych jam nosa, zarówno od strony przepływu, co ma zastosowanie w rynomanometrii, jak i od strony akustycznej, co ma zastosowanie w rynometrii akustycznej. Właśnie analiza modeli matematycznych przeprowadzona przeze mnie doprowadziła do stworzenia nowych metod przetwarzania danych, w których unika się artefaktów, w których unika się wpływu bezładności powietrza na wynik badania, a w rynometrii akustycznej wnioski z analizy jamy nosa potraktowanej jako dźwiękowód niejednorodny doprowadziły do uzyskania zależności dokładności od odległości, co potem ma zastosowanie w dalszym przetwarzaniu danych. Oba te wyniki były przedstawiane i są wkładem w pracę Komitetu Standaryzacji i mają istotny wpływ na kształtowanie się dalszych prac w Europie nad tymi metodami. Przed chwilą wykonaliśmy pierwszy etap badania rynometrycznego polegający na wykonaniu badania bez obkurczenia śluzówki jamy nosa. Pacjentka będzie miała podany środek obkurczający śluzówkę i następne badanie będzie wykonane za 20 minut. Dla przykładu pokażę badanie już wykonane u pacjenta, u którego występował obrzęk błony śluzowej jamy nosa. Widzimy wynik badania lewej jamy nosa przed obkurczeniem śluzówki oraz po obkurczeniu. Widoczne jest wyraźne obkurczenie i wyraźnie jest zdecydowany obrzęk po stronie lewej. Po stronie prawej krzywa zmieniła się w niewielkim stopniu, co jest najprawdopodobniej wynikiem zaostrzenia cyklu nosowego. I taki wykres jest wynikiem badania, który następnie może być dopiero interpretowany przez lekarza. Wyniki swoich badań podsumowałem w książce Rynomanometria, Rynometria akustyczna, obiektywizacja oceny przestrzeni wewnątrznosowych. Odsyłam wszystkich zainteresowanych indywidualnym podejściem do każdej jamy nosa. Książka jest wydana przez Politechnikę Warszawską i znajduje się w niej szereg ciekawych metod przetwarzania danych, które mogą mieć zastosowanie nie tylko w diagnostyce nosa, ale także w analizie głosów, w pomiarach ciśnienia, przepływu i badania różnych skomplikowanych obiektów, takich podobnych do tego, czym my się tutaj zajmujemy, czyli do nosa. Wykonamy teraz część badania rynomanometrycznego, polegającą na ocenie drożności nosa i oporów lewej jamy nosa. Zaklejamy teraz prawą jamę nosa, do której wetknięty jest czujnik ciśnienia. Istotne jest właściwe zaklejenie tej jamy nosa. Następnie polecamy pacjentowi, aby spokojnie oddychał nosem. Widzimy rysującą się krzywą rynomanometryczną dla strony prawej.
Ze względu na to, że badanie to zajmuje około 20 do 30 minut, za chwilkę pokażemy gotowy wynik badania renomanometrycznego dla obu stron przed i po obkurczeniu śluzówki. Widzimy wykres badania renomanometrycznego dla strony lewej i prawej przed i po obkurczeniu. Wynik badania dla prawej jamy nosa, dla wdechu i wydechu w badaniu przed obkurczeniem. Następnie wynik badania prawej jamy nosa po obkurczeniu. Drożność tej jamy nosa poprawiła się, ale w dalszym ciągu nie jest to dobra drożność. Natomiast po stronie lewej różnice są niewielkie i też wykres ten wskazuje na upośledzenie drożności nosa. Wynik ten świadczy najprawdopodobniej o skrzywieniu przegrody nosa. Uzyskane wyniki badań są przekazywane lekarzowi prowadzącemu, który zleca badanie. Jeśli pacjent wyraża zgodę na wykorzystanie badań w celach naukowych, wówczas wyniki przekazujemy do dalszej analizy dla celów naukowych. Wyniki umieszczane są w bazie danych. Baza danych funkcjonuje przez okres trwania programu badawczego. Zbierane są dane dotyczące stosowania określonej terapii lub określonego leku. Po przetworzeniu tych danych uzyskujemy oceny, które są bardzo wartościowe i ukierunkowują stosowanie określonych sposobów leczenia, a także wskazują na lepsze sposoby immunoterapii czy lepsze techniki operacyjne. Także te same dane wykorzystywane są w pracach Komitetu Standaryzacji, ponieważ służą one jako materiał do doskonalenia samych metod diagnostycznych. I to jest chyba najważniejsza część tych prac